liberalny nie budzi społecznych kontrowersji. Kobiety mają prawa, chodzą do szkoły, uczą się. Przeszkadza wam to? Komuś to przeszkadza? No. No, że jesteście feministami liberalnymi. Większość ludzi jest feministami. Przecież ten feminizm liberalny, on się stał częścią życia społecznego. To nie jest tak, że on został przyswojony na zasadzie myśli, że ktoś tutaj przeczytał, prawda, i stał się tak, bo po prostu życie to, empiria to jakby wymusiła, splot okoliczności, kobiety poszły do pracy, no, chodzą do szkoły, no, w ogóle sami feminiści liberalni. Natomiast ten drugi defekt, czyli to nieczystość, ta związane z ciałem, seksualnością, to widzicie, to jest to co? Jest to rozwiązane? No a sami kiwacie, wszyscy tu, nie widać, ale tu wszyscy, że nierozwiązane i widzicie, i jeszcze trudno o tym mówić, nie ma jak języka znaleźć dobrego. I to jest feminizm radykalny. I mnie się wydaje, że moim skromnym zdaniem feminizm radykalny ma w gruncie rzeczy do odegrania większą rolę niż feminizm liberalny, bo feminizm liberalny się już dokonał jakby. A feminizm radykalny ma wielką rolę do spełnienia, bo wchodzi w bardzo trudne zagadnienia, ale uda mu się? Pytanie do was. Nikt nie chce o tym słuchać. Po pierwsze, nikt nie chce o tym słuchać. Po drugie, jakim językiem, kto ma to zrobić, w jakiej formule? Czarno to widzę. Ciemność widzę, tak? Jak myślę o feminizmie radykalnym, choć myślę, że ma do odegrania ważną rolę. No, ale zobaczymy, jak to tam się będzie rozwijało. Możecie zwrócić uwagę na ten nurt. Tam właśnie jest eksplorowane ta wszystko. Ciemna strona natury ludzkiej, damsko-męskiej, tam się to wszystko kotuje. I co jeszcze? Tutaj jeszcze mam Johna Rawlsa, no, bo wiecie, bo ja tu przywoływałam tam Schopenhauera, jakiś tam tego, a jest, słuchajcie, taki gość, który nazywa John Rawls. A to jest, słuchajcie, najwybitniejszy, najbardziej wpływowy filozof polityczny XX wieku. I on napisał taką książkę, Teoria Sprawiedliwości. I tam jest rozdział trzeci, sytuacja pierwotna, bodajże pod rozdział 25, racjonalność stron. I wiecie, co tam jest napisane? Jak ja wam czytam Schopenhauera, to się trochę podśmiewujemy, ale tam jest napisane, słuchajcie, że w umowie społecznej reprezentantami kobiet są mężczyźni. I to jest XX wiek. I to jest najwybitniejszy, wpływowy filozof. To nie jest ten język taki ośmieszający kobiet. Tam nie ma ośmieszenia nikogo. Ale słuchajcie, to, że to się w ogóle pojawia tam, że ten patriarchat się pojawia u Rawlsa, to jest, słuchajcie, cios pod brzusze dla kobiety współczesnej. Jak to jest w ogóle możliwe, że to jest ciągle to samo? To jest osłabione innym językiem, już nie szydzącym z kobiet, ale ciągle jest. Dlaczego to ciągle jest, prawda? Teraz proszę Państwa, czy są w filozofii jacyś przyjaciele kobiet? Miłośnicy kobiet. No, wspomniałam geja, zdaje się, Platona. To też taki dziwny przyjaciel, prawda? Ale jest źle. Znaczy jest źle w sensie, gdyby ktoś szukał takiego, wiecie, naprawdę przejętego losem kobiet, sytuacją, tym wykluczeniem, to ja uważam, że jest dosyć tragicznie w filozofii. I w zasadzie widzę tylko Johna Stuarta Milla, czyli to jest feminizm liberalny. To jest takie, mam wrażenie, że w tej książce Poddaństwo kobiet naprawdę mamy do czynienia z takim autentycznym przejęciem się roli kobiety. Być może wypływało do tego, że on trochę tą książkę pisał pod wpływem, a nawet współautorką, to tam się kłócą, no to była Harriet Taylor, czyli jego partnerka, jego żona. I ona, rozumiecie, wpłynęła na kształt tej książki. I być może dlatego ona jest taka jakby rozumie, ona się wyczuwa. Ja nie mówię o biografii Johna Stuarta Milla, ja mówię o jego książce, Poddaństwo kobiet, słynnej książce. No to być może to, że ta kobieta to już ją pisała na przykład, tak? Być może to, na przykład jest bardzo rozpowszechniony jest feminizm marksistowski. Myślę, że w marksizmie jest emancypacja kobiet. Ja osobiście tam tego nie widzę. Fryderyk Engels, proszę bardzo, wystąpienie przeciw patriarchatowi jest. Ale ja, słuchajcie, jak czytam teksty marksistowskie, nie widzę tam sprawy kobiet. Sprawa kobiet jest poboczna, znaczy ona jest załatwiana przy okazji. Tam jest walka klas. Tak? Czyli rozumiemy, czyli kwestie ekonomiczne są w pierwszym planie, a ta kobieta się pojawia przy okazji. Tak? Pojawia się, ale przy okazji. Nie ma tam... A ja na przykład uważam, że sprawy damsko-męskie są bardziej fundamentalne niż sprawy ekonomiczne. I to na przykład jaka jest relacja w domu, w małżeństwie, w relacji damsko-męskiej będzie na przykład rzutowała na rynek pracy. Tak, on będzie taki, jaka jest relacja między kobietą a mężczyzną, a nie na odwrót. Tak? Oczywiście to są sfery, które są ze sobą związane, wzajemnie na siebie wpływają. Ale ja osobiście jest feminizm marksistowski, jest coś takiego, ja bym powiedziała, że to jest tam, ja tam nie widzę w tym marksizmie specjalnie. Więc John Stuart Mill. Jeśli chodzi, słuchajcie, o dzieła feministyczne, też uważam, że jest w gruncie rzeczy bardzo słabo. Bardzo słabo. Świadomość feministyczna jest bardzo słaba.
Nie wiem, czy znacie, dobrze macie to przemyślane, przedyskutowaliście już, prawda, na prawo i lewo. Gdzie? Na jakichś zajęciach? W której szkole? Na 2 godzinach religii, bo feminizmie dużo? Nie było, proszę. Jest taka książka Simone de Beauvoir, Druga płeć. Mnie się wydaje, że jeśli chodzi o kontekst kulturowy, to jest to książka, która troszkę przekroczyła granicę feminizmu. Bo wiecie, rozumiecie, feminizm jest taki wsobny. Tam sobie coś te feministki piszą, nie wiadomo co, wariatki, powariowały, prawda, wulgarne, ostre, nie wiadomo co tam się tam w ogóle dzieje, coś strasznego. Natomiast ta Simone de Beauvoir, tą książką, druga powiedziała, ja znam osoby, które są konserwatystami i są, i przeczytały tą książkę. Czyli to jest taka jedna... Pani tutaj? Na te zajęcia? No. To żeście się spóźniły. Nie? No dobra. Ale proszę się, zmierzam do tego, żeby powiedzieć, że troszkę ta wąskość feminizmu w tej książce Simone de Beauvoir została przekroczona. Rozumiecie, o co chodzi? Czyli oddziaływanie kulturowe to w zasadzie jest jedna książka. To jest strasznie mało. A nawet nie wiem, czy ktoś tu przeczyta. No rozumiecie, no ja mówię tak szeroko, jakiś, tak, ale to jest naprawdę dosyć wszystko słabe. Ja w ogóle mam taką tezę, że feminizm się dokonuje bardziej przez doświadczenia życiowe. Rozumiecie, że emancypacja jest wymuszana, tak? Że ludzie muszą się dzielić zajęciami domowymi. Rozumiecie, że, polscy żołnierze szli na wojnę, no to kobiety musiały zajmować się sklepem. Rozumiecie, tak? Że jest wymuszana przez życie jakby bardziej niż przez przyswajanie treści feministycznych jako takich, które po prostu w kulturze są nieobecne jakby. One nie są dominujące w każdym razie. A jeśli się pojawiają, są zaraz postponowane jako głupie, jako właśnie destabilizujące w ogóle rzeczywistość, tak? One nie są traktowane ciągle poważnie. I teraz co? I teraz proszę Państwa, zwracam się do naszych mężczyzn tutaj, dlatego że wytrzymaliście. I tu chcę powiedzieć, że zauważcie, że w zasadzie moja wypowiedź nosiła tytuł: na czym polega defekt bycia kobietą, prawda? Ale popatrzcie się, o czym ja mówiłam. Jakie można odnieść wrażenie z tego, co ja mówiłam? Czy można by zatytułować ten wykład: na czym polega defekt bycia mężczyzną? Co? Nie sądzicie, że bardzo ciężko się mężczyznom słucha tego? Że w zasadzie to jest miecz obosieczny, który uderza w mężczyzn? Że niby ja bronię kobiet, ale jednocześnie co robię z mężczyznami? Ja ich o coś cały czas co? Oskarżam! I wy w zasadzie równorzędny tytuł, na czym polega defekt bycia mężczyzną? No cały czas ma ktoś do was o coś jakąś pretensję. Przecież słuchajcie, jak ja czytam Schopenhauer jeszcze... po prostu... Strój kobiecy ma znaczenie tylko o tyle, o ile zachęca mężczyznę, by go z niej zdjął. No to słuchajcie, to jest na czym polega defekt bycia kobietą, czy na czym polega defekt bycia mężczyzną? Jaką świadomość ma ten mężczyzna? Znaczy rozumiecie, tak? Mówiąc o kobiecie, my cały czas mówimy o świadomości męskiej. I to jest kolejny kamień do tego ogródka, czy jak ktoś tam mówi, że Jezus, to jest strasznie ciężkie. Nikt nie chce tego słuchać. Powtarzam wam to. I jesteście wspaniali, że to wysłuchaliście tego. Nie uciekliście to, nie obraziliście się. Popatrzcie, co zakłada mówienie o kobiecie. Na przykład od mężczyzn. Co zakłada? Jacy to muszą być mężczyźni? Chwalcie, że ich Jezus nie. Niech coś mają jakieś trochę odrobinę przyjemności i satysfakcji, że tu przeszli przez ten... Po prostu katarzis. Musicie mieć bardzo wysoką samoocenę na przykład, żeby się nie obrazić. Musicie być super przyjaciółmi kobiet. Tak? Musicie je rozumieć, musicie mieć dla nich dobre uczucia, jakiś pozytywny stosunek. Bo proszę Państwa, większość się obrazi. Większość poczuje się, nawet jeśli tego nie powiedzą, poczuje się zraniona. No mimowolnie, słuchajcie, lubicie, jak ktoś was krytykuje? Kobiety, lubicie to? No. I to jest właśnie niestety problem z feminizmem. Widzicie, dlaczego feminizmu nie ma? I nie może być? Jak go zwerbalizujecie?
Jak opowiecie o wykluczeniu kobiet? Jakim językiem to zrobicie? Żeby w ogóle to było zrozumiałe. Co, będziemy nadawać teraz na tych facetów przez kolejne 45 minut? Kochamy ich przecież. Mamy braci, mamy synów, mamy ojców, mamy mężów. Chcemy z nimi być. I cały czas nadaję po prostu. Nic sensownego nie powiedziała, prawda? Także mówienie o kobiecie odzwierciedla stan mentalny mężczyzny, który jest bardzo też stanem zaburzonym. Dlatego moim zdaniem najważniejsze w ogóle, co w życiu istnieje, to żeby dyskutowali na jakiekolwiek tematy ludzie z wysoką samoświadomością i z wysoką, jak to się mówi, samooceną, tak? Z wysoką samooceną, którzy nie poczują się urażeni. Pamiętajcie, że obrażenie się, urażenie się, to jest bardzo zawężenie świadomości. My mamy zaraz po prostu, już jest problem. Słuchajcie, jak ktoś ma problem, to w zasadzie nie powinien się wypowiadać na tematy publiczne. A wypowiadają się ludzie, którzy mają same problemy ze sobą. Tak? I ustalają programy w szkołach i decydują, są czynniki decyzyjne. A ja uważam, że ktoś ma problem, siedzi w domu i się rozwiązuje swój problem. Jesteś gotowy do życia społecznego, to idź. Ale się nie obrazisz za 5 minut, bo ci ktoś coś powie. Przecież żaden problem nie zostanie rozwiązany, jak nie zostanie zwerbalizowany. Tak? No przecież trzeba sobie uświadomić pewne rzeczy. Ale nie po to sobie uświadamiamy pewne, żeby kogoś obrażać, tylko po to, żeby to przezwyciężyć. Czyli co de facto powinno być punktem dojścia refleksji feministycznej? Co? Obrażenie się na facetów? Spostponowanie ich? A jak jest feminizm przedstawiany? Właśnie tak. Właśnie tak jest przedstawiany. Proszę Państwa, to jest jeśli to jest feminizm, to ja odrzucam feminizm. Odrzucam. Nie chcę z tym mieć nic wspólnego. I uważam, że feminizm poniósł pewną klęskę społeczną, że właśnie, znaczy, że nie znaleziono w takim razie odpowiedniego języka, który byłby adekwatny do rozwiązania problemów, które posiada. To znaczy się, że nie sprostał temu zadaniu. Że stał się zbyt wąski, jednostronny, czy jakiś tam, być może tak się stało, tak? Ja osobiście, słuchajcie, uważam, że gdyby potraktować twórcza, ja uważam, że każdą myśl, obojętne, kantyzm, heglizm, arystotelizm, platonizm, cokolwiek, nic się nie różni tutaj, w żadnym nurcie filozoficznym zawsze to samo. Ma nas filozofia do siebie zbliżyć. Mamy więcej rozumieć. Mamy stać się lepszymi ludźmi dzięki tej refleksji. A nie na miłość boską obrażonymi. Więc w związku z tym, feminizm w takim, w którym, czy każda filozofia, którą ja bym afirmowała, po pierwsze, a no feminizm to koncentruje się na kobiecie, nie da się tego ukryć, po pierwsze ma pokazać, że kobieta ma moc. Co zresztą było pokazywane, tylko pozbawiona pierwiastka racjonalnego, tak? Kobieta ma moc. Kobiety należy potraktować poważnie. Kobieta jest silna. Tak? Kobieta jest podmiotem, a nie przedmiotem, tak jak było w patriarchacie, wypełniającym obowiązki małżeńskie albo dostosowującym się do społeczeństwa, że nie może o sobie. Kobieta jest podmiotem samostanowiącym o sobie. Kobieta jest, kobiecość, słuchajcie, w feminizmie, jeśli ktoś ma problem z feminizmem, kobiecość jest zaafirmowana w feminizmie. Kobiecość, bycie kobietą musi być zaafirmowane, tak? Właśnie pokazane, że ona jest godna tej afirmacji. Tak? Że jest w niej coś, co warto afirmować. Czyli bardzo pozytywny przekaz. Popatrzcie się, ja teraz odchodzę od krytyki czegokolwiek. Mi się wydaje, że zawsze tak powinno być. Że nawet jeśli żeśmy się nasiłowali i krytykowali, to teraz musi być coś, co przezwycięża ten negatywny moment. Jeśli tego nie ma, to ja w ogóle bym się, no nie wiem, nie zajmowała filozofią, to po cholerę mi to słuchać, no to co mam się? Mam sobie obniżyć stan świadomości i wejść w problemy, no to sobie życie z problemami, tak? Czyli to jest to pierwsze. Zgoda na rozwój kobiety. A nie na bierność. Tak jak ta Matka Boska dla mnie to jest symbol bierności. Nie. Zgoda na rozwój. Zgoda na to, że ona może coś powie, że nie tak. Inaczej chce. Może to powiedzieć. Bo to jest kobieta, to jest podmiot samostanowiący o sobie. Siła. I nie bać się tego mężczyźni. Tylko afirmować tą siłę. Bo wy też jesteście silni i my też wtedy afirmujemy siebie. Bo siła widzi siłę, tak? Ciągnie swój do swego. A tak jest patologia w relacji damsko-męskiej, bo jest słaba, jest silna, za nią bije, a ona ma obowiązki mu wykonywać, ma... Co to jest w ogóle? To, patriarchat jest też to, mężczyźni są nieszczęśliwi. Słuchajcie, naprawdę, poczytaj się, to mi teraz przyszło, tego nie przygotowałam się, chyba taka Ludmiła Włodyk, ona się nazywa, taka dziennikarka Gazety Wyborczej, pisała takie poruszające, dla mnie wstrząsające w ogóle
reportaże na temat życia damsko-męskiego w Afganistanie, gdzie jest bardzo silny patriarchat. Bardzo, i to nie jest, że ona nie wie, bo ona tam była, mieszka, zna, i to nie jest, że komuś się coś wydaje, tylko po prostu sobie to poczytajcie. Dobra? Poczytajcie sobie o mocno patriarchalnych strukturach, jakichś żydowskich, na przykład, jak małżeństwa wyglądają. Tam, gdzie jeszcze taki mocny patriarchat, to są ludzie głęboko nieszczęśliwi, bo tam nie ma równowagi pierwiastka żeńskiego i męskiego. Kobieta nie jest traktowana poważnie. Tam się niby to afirmuje, to rodzicielstwo, to jest za mało. Kobieta to nie jest macica. Przynajmniej nie tylko. Tak? Ja afirmuję i rozrodczość, afirmuję to, ale to nie jest, to nie wyczerpuje się w tym aspekcie. A druga, proszę Państwa, rzecz, to jest może bardziej związana z tą przyjaźnią. I to zresztą powiedziałam, że patriarchat to jest samotność mężczyzny. To właśnie to dobrze widać. Patriarchat, mężczyzna jest sam. I wtedy jest właśnie słabszy. Czyli trzeba jakby pokazać w refleksji, że my możemy się przyjaźnić, że my jesteśmy godnymi siebie partnerami, że nie musimy być same, my nie, tak jak Rousseau chciał, oddzielić, rozdzielić, nie możecie być razem, tak? Mi się wydaje, proszę Państwa, że największa klasa i rozwój społeczny polega na tym, jak dwie płcie harmonijnie mogą przebywać ze sobą razem. A to wiecie, że jest segregacja, że nie może być w zakonie, gdzieś nie może być drugiej psi. To jest, moim zdaniem, to jest negatywne. Zawsze afirmacja druga płeć. Słuchajcie, ja chodzę na saunę, są facyci, są kobiety i są nawet takie sauny, że się nago siedzi. Jest jakiś problem? Ma ktoś jakiś problem? Ale to jest jakieś społeczeństwo, gdzie facet z kobietą siedzą nago w saunie, prawda? Jaki to jest poziom społeczny? To są tacy filozofie, że mówią, pokaż mi szpital, pokaż mi więzienie, to ja ci powiem, z jakim poziomem społeczeństwa masz do czynienia. Michel Foucault, prawda? Ja bym dodała, pokaż saunę. To będziesz wiedział, z jakim poziomem społeczeństwa. Ja chodzę namiętnie na saunę. Co prawda wybieram takie, gdzie nie jest się nago, zawsze jakoś źle się czuję, bo są takie, że to po prostu to jest odgórnie narzucone, no musi się dostosować, tak? Ale uwielbiam saunę i zawsze jak jestem w saunie, to mam taką podwójną przyjemność właśnie, że to jest takie, że nasza cywilizacja wspięła się już na te wyżyny, że nie trzeba się obawiać, że to jest normalne, tak? Że to jest dorośli ludzie, którzy akceptują się, afirmują, nie ma po prostu żadnego nieczystości drugiej osoby, jakieś bzdury kompletne w ogóle poza naszą percepcją, prawda? No ale to też z drugiej strony istnieje, tak? Czyli chodzi o to, żeby ukonstytuować stosunki partnerskie pomiędzy kobietami, rozumiecie, tak? Żeby to był partner, że kobieta jest przyjaciółką. Proszę zauważyć, że nawet ci, którzy hołdują klasycznemu takiemu modelowi rodziny, że mąż, żona, to proszę, że ja to zauważyłam oczywiście, jak mam, na przykład mężczyzna mówi, ale moja żona jest dla mnie partnerką. Albo żona mówi, ale mój mąż jest partnerem, on jest dla mnie przyjacielem. Popatrzcie, dodajemy to, bo jak powiecie, sam mąż to jest pan. Mąż to pan, kobieta służąca. Tak? Natomiast właśnie, żeby przełamać to i właśnie pokazać, że zmianę społeczną, mówi się, ale mój mąż jest dla mnie partnerem, to jest mój przyjaciel. To nie jest mój oprawca. No właśnie zmieniła się relacja, jesteś mu równa, nie musisz się go obawiać, tak? Więc można powiedzieć, że proszę zauważyć, i też moim zdaniem to jest nieprawda, że partnerstwo i przyjaźń neguje seksualność, bo zawsze jest, proszę Państwa, tu problem z relacją seksualną właśnie, że jest podległość, że kobieta jest podległa, a mężczyzna jest aktywny i jest tak, jest takie to. Moim zdaniem tutaj nie ma tego, nawet bym powiedziała wręcz przeciwnie, że to w patriarchacie problem jest z seksualnością męską, bo tam kobieta musi być, wiecie, zbita, przytrzymana, jest tam przemoc, natomiast tutaj właśnie w pewnym sensie kobieta, jeśli ma przyjaciela, partnera, to ona właśnie chętnie afirmuje seksualność. Na pewno to wyczuwacie, że właśnie jest zupełnie na odwrót. Że właśnie jeśli zostawisz kobiecie wolność i zaafirmujesz kobiecość, to ona jest, znaczy to ciało nie ucieka właśnie. To jest też nieprawdziwy ten model taki wyprzemycany, że feminist to jest właśnie odebranie, zabranie jakby mężczyznom tych kobiet, że one się odizolują. To wyśmiał ten film, ten seksmisja w Polsce, prawda? Że kobiety się odcięły od męskości, no zresztą film nakręcił wystraszony facet, prawda? No to jest moim zdaniem błędna ścieżka, błędna diagnoza, błędna w ogóle wszystko, no oczywiście się świetnie się to sprzedało, bo jest po prostu dowcipne i jeszcze w dodatku sfrustrowani mężczyźni mają chwilę zabawy, prawda? A to jest nieprawda, bo najlepsze relacje seksualne są w partnerskich relacjach, bo są one afirmatywne jakby z obu stron. I tym pozytywnym aspektem, tym przełamaniem wiecie, feminizm wyrasta z krytyki patriarchatu, facetów.
Czyli on jest, wiecie, on jest krytyczny. Ale moim zdaniem to jest katarzis, to jest moment konieczny, cokolwiek chcecie w życiu zmienić, uświadomić sobie i przełamać to i zaafirmować coś, co jest harmonijne. Ja bym tak powiedziała, że tak powinno być. I tak powinna w ogóle filozofia się konstytuować.